Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was świetny pomysł na bardzo prosty instrument muzyczny zrobiony z przedmiotów, które na pewno macie w domu. A gryf jest zrobiony z patyczków po lodach. Już Wam pokazuję wszystkie materiały, które będą nam potrzebne do zrobienia takiej śmiesznej, małej, podręcznej gitary. Będą nam potrzebne patyczki po lodach, ja mam tutaj dwa, przykrywka do słoika, gumki recepturki, możemy mieć więcej niż dwie, mam w różnych grubościach, cienką i grubą. Oprócz tego mam taśmę ozdobną, turkusową i w motylki oraz klej w pistolecie. I zaczynamy od sklejenia patyczków, jeden obok drugiego. Wydaje mi się, że jeden patyczek jest za wąski jako gryf do gitary, dlatego możemy skleić dwa razem. Oczywiście możecie użyć innego kleju, ale klejem w pistolecie idzie najszybciej. Ten klej wysycha, nie trzeba trzymać, od razu skleja i potem dopiero zaczyna wysychać. Tutaj nałożymy jeszcze trochę więcej, bo nie trzyma się najlepiej. I teraz doklejamy gryf do pudła rezonansowego. Ale wcześniej jeszcze zakładamy struny. Ja mam dwie struny, jedną cienką, a drugą trochę grubszą. Możecie założyć więcej strun. I doklejamy gryf. Teraz możemy ozdobić gryf taśmą. Ja tutaj mam taśmę dekoracyjną w kolorze turkusowym. Oj, niestety to jest końcówka taśmy, chyba nie skorzystamy z niej, a raczej nie. Ale jeszcze mam taśmę w motylki. I nasza gitara jest gotowa. Właściwie przypomina banjo i wydaje dźwięki. Gumki wydają różne dźwięki. W ten sposób dzieci mogą się uczyć o powstawaniu dźwięku, że powstaje z napięcia struny, w tym wypadku gumki. Oczywiście tutaj żadnego utworu nie zagramy na takiej gitarze, ale samo zrobienie takiego instrumentu jest pomysłem na poradzenie sobie z nudą, a potem możemy brzdąkać tak, żeby nie zakłócać innym domownikom spokoju, ponieważ taka gitara jest bardzo cichutka. A dzieci przynajmniej będą miały pojęcie, z jakich składników, z jakich części składa się instrument muzyczny. Oczywiście instrumenty muzyczne możemy robić w domu z różnych materiałów, to jest tylko taki pomysł na to, w jaki sposób możemy zrobić banjo. I to tyle. Mam nadzieję, że mój pomysł się Wam spodobał, mimo że jest dosyć prosty i w miarę banalny. Możecie oczywiście robić różne warianty, albo może Was zainspiruje do własnego pomysłu. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do następnego razu.